Czytam kawałek z Księgi Początków, Księgi Rodzaju. Pierwszy rozdział. I tam mamy opis stworzenia. Wszyscy znamy na początku i Bóg stworzył i wszystko postwarzał. I potem powiedział Bóg, 26 werset, uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa, niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył, stworzył ich mężczyzną i kobietą. Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebieskim, nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. I Bóg powiedział, oto dałem wam wszystkie rośliny wydające z siebie nasienie, które są na powierzchni całej ziemi i wszystkie drzewo mające owoc drzewa. Wydające z siebie nasienie, będą one dla was pokarmem. I wszelkim zwierzętom ziemi, wszelkiemu ptactwu niebieskiemu i wszystkiemu, co pełza po ziemi i ma w sobie życie, pokarmem będą wszystkie rośliny zielone. I tak się stało. I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty. Mamy opis. Bóg nam pokazuje, jak to było na początku i mamy opis stworzenia i opis tej korony stworzenia, jak się nazywa człowieka, że człowiek jest tym, który panuje. Człowiek też został stworzony, ale został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i człowiek panuje nad wszystkim. Bóg tutaj nakazał, Bóg powiedział, żeby człowiek panował nad rybami, ptactwem, nad bydłem, i całą ziemią. Czyli Bóg na początku, Słowo Boże jest potężne, jest mocne. Jak Bóg coś mówi do czegoś, to po prostu to się dzieje. I jak Bóg powiedział do człowieka, panuj, to się tak w nas wpisało to słowo, to po prostu to weszło w nasze geny, to weszło w całego człowieka. Boże Słowo nie jest takie jak słowo człowieka, że można coś powiedzieć na wiatr. Tak jak Bóg powiedział, panuj, to w nas to jest, że my mamy panować. To w nas to jest, że my mamy taką naturę i jesteśmy tak stworzeni, żeby panować. I tutaj na przykład jest, Bóg powiedział, rozmnażajcie się, bądźcie płodni. I tak samo cały popęd seksualny, to wszystko, co się w nas dzieje w związku z tym, to jest też dlatego, że Bóg tak powiedział do człowieka na początku. Rozmnażajcie się i bądźcie płodni. I teraz to jest w nas. I tak zaczynam od tego wersetu, od tych wersetów, żeby pokazać, jak to było na początku. I wiemy, że to było na początku, ale potem przychodzi diabeł i powstaje to zakłócenie. To, co miał robić człowiek, diabeł poprzez kłamstwo wślizgnął się w życie człowieka, uzyskał dostęp do człowieka, poprzez myśli zaczął mówić do człowieka, zaczął kierować życiem człowieka i poprzez człowieka diabeł zaczął panować nad światem. Czyli ten pierwotny zamysł Boga został wypaczony. I tak naprawdę no, dzisiaj to diabeł jest księciem tego świata, nie królem, księciem. Pamiętamy to, jak Jezus jest kuszony i diabeł do niego mówi, to jest wszystko moje, daje mu, pokazuje mu królestwa, mówi, to są moje, mogę ci je dać. I Jezus go wcale tam nie gani, Jezus wcale mu nie mówi, nie, to nie jest twoje, to jest Boga. Tylko Jezus odnosi się tam do innych rzeczy. Ale to diabeł króluje dzisiaj przez to, że mówi do człowieka, że przejmuje myślenie człowieka, przejmuje życie człowieka. No i diabeł jest duchem, potrzebuje ciała i poprzez nasze ciała, no nie wiem, diabeł mówi do kogoś, idź i zabij. No to człowiek bierze nóż, idzie i zabija. Czy bierze pistolet, idzie i strzela. I dlatego przez człowieka diabeł zaczyna działać na świecie. Czyli ten pierwotny projekt Boga i pomysł Boga i ten pierwotny rozkaz Boga do człowieka
został zakłócony w nas. I my mamy w sercu też takie, w życiu mamy taki dyskomfort, bo my z jednej strony chcielibyśmy panować, tak jak nam Bóg powiedział, chcielibyśmy robić te wszystkie rzeczy, które nam Bóg powiedział, a z drugiej strony jesteśmy ograniczani, z drugiej strony chcemy, a nie daje się, tu mam panować, tu mam to robić, mam rzeczywiście, żeby te zwierzęta były poddane, żeby ziemia była przekształcana tak jak chcę, a my coś robimy i się nie udaje. My zaczynamy nad czymś pracować i tam jest ułomność w tym. I to nie jest takie, jak ma być, jakbyśmy chcieli. I to w każdej dziedzinie życia. Widzimy swoją słabość, widzimy, że nie jest tak, jak powinno być. Patrzymy na społeczeństwo, na Polskę, na cały świat. Widzimy, że to, co Bóg nakazał, jest zaburzone. Chcielibyśmy, żeby... A jednocześnie mamy tęsknotę za tym, żeby było tak, jak Bóg powiedział, bo Bóg nam to dał. I tu się rodzi ten problem, że my powinniśmy panować nad światem i nad wszystkim i powinniśmy działać tak, jak Bóg nam powiedział, a jednak się to nie dzieje. Ale powinniśmy, nie? Czyli Bóg nas stworzył do panowania. Tu jest też niesamowicie podkreślone, uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Czyli Bóg tworzy człowieka, jak, no nazwani jesteśmy dziećmi Bożymi, ci, którzy są w Chrystusie. No dziecko jest podobne do ojca, nie? Dziecko ma geny ojca. My mamy geny Boże w sobie. Przez to, że przez Jezusa wróciliśmy do tego miejsca, w którym właśnie powinniśmy być. Mamy geny Boże. I teraz to jest taka zasada, jak to jest taka zasada delegowania, oddawania. Niektórzy się burzą, dlaczego wojny, dlaczego głód na świecie, dlaczego Bóg jest wszechmogący, a nie dzieją się te rzeczy, które Bóg może tutaj zrobić na świecie. No bo Bóg dał władzę nad ziemią człowiekowi. Mówiliśmy o tym wiele razy i myślę, że to wiemy. Tylko właśnie Bóg oddelegował swoim synom. To tak jakby, nie wiem, ojciec ma firmę, tworzy jakiś oddział w innym mieście i wysyła tam swojego syna do tej firmy, żeby nią zarządzał. Nie? I mówi, ty jesteś właścicielem, ja ci daję w zarządzanie, to ja jestem właścicielem, ale na pewien czas ty będziesz właścicielem tej firmy i tego miejsca. Ty będziesz robił wszystko, co trzeba, żeby ta firma się tam rozwijała, żeby przynosiła zyski, żeby to wszystko działało. No ale potem do tego syna przychodzi jakiś tam w tym mieście, przychodzi ktoś i mu mówi, a słuchaj, a zrób inaczej, a zrób to tak, a zrób to tak. Nie? I zaczyna się tam bajzel w tym oddziale. I ojciec siedzi w swojej firmie, w tej siedzibie i patrzy na to, co tam się dzieje. I potem ojciec, widząc, że to się zepsuło, posyła drugiego swojego syna, syna pierworodnego, tego, który najlepiej to wszystko zna, wysyła do tej firmy, do tego oddziału i ten syn przychodzi i naprawia wszystko, co tam jest zepsute. Ale ten drugi syn musi to wszystko przyjąć i musi zacząć funkcjonować na nowo, tak jak było zamierzone. I właśnie o tym chciałbym powiedzieć, że myślę, że Bóg mówi to do mnie i do nas, że my jesteśmy tymi, którzy mają panować. Że tak naprawdę Jezus przyszedł, żeby nas zbawić, wykupić od śmierci, żebyśmy poszli do nieba. To jest prawda. Ale celem naszego życia nie jest, żebyśmy byli tylko zbawieni, żebyśmy poszli do nieba. Bóg nas kocha, chce, żebyśmy poszli do nieba. Ale tak naprawdę, jak patrzymy na te pierwsze wersety, to celem naszego życia jest, żebyśmy tutaj panowali. Czyli Jezus przyszedł, naprawił to, co w naszym życiu było zniszczone, naprawił nasz grzech, naprawił nasze życie, ale teraz my nie możemy siedzieć i czekać na śmierć i czekać na niebo. Myśmy się dzisiaj tak modlili na początku, ale to nie jest cel naszego życia, żeby dojść
zbawienia, przyjąć Pana Jezusa do swojego życia, a potem jakoś przemęczyć do śmierci, żeby się nie dać, żeby się trzymać, żeby mnie diabeł nie zwiódł, żeby mi nie zostało ukradzione to, co mam, żebym uważał, że jak stoję, to żebym nie upadł. Mnóstwo jest takich wersetów, nie? Które nas zachęcają do wytrwałości w wierze, do tego, żebyśmy się nie dali, żebyśmy się trzymali Pana, żebyśmy byli razem, trzeba się modlić, czytać Biblię, żeby wytrwać do śmierci. Ale to nie jest cała prawda. To jest część prawdy. Tak, my powinniśmy walczyć o wiarę raz nam przekazaną świętym, powinniśmy budować się i tak dalej, trzymać to, co mamy mocno, ale to jest tylko część prawdy. Bóg nas nie tylko zbawił po to, żebyśmy poszli do nieba, nie? Albo do niebka, jak ktoś fajnie kiedyś powie, a pójdziesz do tego niebka i tam będziesz odpoczywał. Tutaj trzeba zacisnąć zęby, diabeł atakuje ze wszystkich stron, wali po głowie, zadaje rany, a ja tak wytrzymam i dotrwam do tego nieba. Już niedużo mi zostało, o już coraz krócej, już fajnie, Panie Jezu, czytam sobie, jak to będzie fajnie w niebie, nie będzie łez, smutku, o jak super. Ale to jest część prawdy. Bo Bóg zbawił nas, wyrwał nas z mocy diabła po to, żeby nas przywrócić do tego pierwotnego stanu, do tego, co tu jest napisane. Nie tylko wyrwać nas z grzechu i zbawić, żebyśmy poszli do nieba, ale żebyśmy znowu mieli możliwość panować nad tym wszystkim, co tu jest. Po to nas Bóg zbawił, żebyśmy mogli zrealizować powołanie, które On nam dał na początku. Żebyśmy mogli zrealizować to, co tu jest napisane. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo, niech panuje nad całą ziemią, nad zwierzętami, nad płazami, nad wszystkim, co jest tutaj. To my mamy narodzić się na nowo w Chrystusie, powstać do nowego życia, stanąć mocno na nogach, poukładać swoje serce, swoje życie, stanąć na Chrystusie i zacząć mieć wpływ na ten świat. Tak, dokładnie. My mamy zacząć wychodzić do tego świata. Nie tylko biernie czekać na śmierć fizyczną, nie tylko biernie czekać na niebo, na niebko. Będzie tak fajnie w tym niebku. Czekam już. Będzie fajnie. Ale to jest powrót. Bóg nam umożliwił, żebyśmy zrobili to, co On w nas wpisał na początku. Żebyśmy na nowo stanęli i zrealizowali to powołanie. I dzisiaj stajemy tak nowo narodzeni, patrzymy się w koło i widzimy mnóstwo dziadostwa, mnóstwo diabelstwa wokoło, w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w miastach, u sąsiadów, wszędzie widzimy dziadostwo. I teraz Bóg mówi, panuj nad tym. Nie siedź bezczynnie, nie ciesz się z tego, że ty już masz uratowane życie, ale Bóg mówi, panuj nad tym. Ty wejdź w te rzeczy i zacznij układać tak, jak ma być. Tu niektórzy widzą w kontekście walki duchowej te gady, płazy, ryby, że to są po prostu zwierzchności, że to jest diabelstwo, nad którym my mamy panować. Jezus tam mówi, będziecie deptać po wężach i skorpionach. To jest symbol diabła. I nic wam nie zaszkodzi. Będziecie deptać po całej potędze przeciwnika. Nic wam nie zaszkodzi. Bo teraz dostaliśmy to, co dostaliśmy. Bóg rozpalił światło w naszym życiu, dał nam się narodzić na nowo, otworzył nasze oczy, zaczęliśmy chodzić w duchu. Duch Święty przyszedł do nas i możemy narysować na podłodze wkoło siebie taki okrąg światła, okrąg życia. Ale teraz Bóg mówi, poszerzaj to. Ty zacznij panować coraz więcej, coraz więcej. Tak jak Marzena mówiła, zacznij wyrywać diabłu to, co on zagarnął, bo diabeł ukradł ludziom to panowanie. To diabeł zagarnął ziemię, którą Bóg dał człowiekowi. Przez człowieka. Diabeł zrobił sprytną rzecz. Okłamał człowieka i człowiek go wpuścił i przez człowieka zaczął niszczyć to, co było takie wspaniałe, dobre. Ale naszym zadaniem dzisiaj jest jako nowonarodzonych wierzących
na nowo przeczytać te słowa i powiedzieć tak, no tak Boże, stworzyłeś ludzi do tego, żeby panowali, żeby funkcjonowali w tym świecie. Diabeł nam to ukradł. My nawaliliśmy, wpuściliśmy go do mojego życia. Każdy z nas może się postawić jako Adam, jako Ewa i przerobić sobie od początku tą historię. Tak Boże, Ty mnie powołałeś do tego. Ja w tym miejscu zepsułem. Ty widziałeś, że ja zepsułem i nawaliłem i posłałeś do mnie Zbawiciela. Naprawiłeś wszystko, ale naprawiłeś po to, żebym ja na nowo stanął tak jakby na początku i przeczytał znowu te słowa. Panuj, nie bądź ofiarą. Nie bądź skupiony tylko na sobie, na tym, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale patrz wokoło, co się dzieje i zacznij to wprowadzać w czyn, zacznij w tym funkcjonować. I to jest nasze powołanie. I dzisiaj w Chrystusie my możemy zrealizować to, co Bóg tu powiedział. Na początku, do mnie i do ciebie. Nie być ofiarami, nie być tylko takimi wycofanymi chrześcijanami, którzy siedzą sobie w swojej izdebce, zamknięci, wszystkie okna pozamykane, zasłony pozasuwane, żeby nic złego nie przyszło do mojego życia, żebym tylko zachował to zbawienie. Nie? Ale to nie jest dobra postawa, ponieważ właśnie w takim zamknięciu, w takim wycofaniu w ogóle całe takie nurty były w chrześcijaństwie. Iść na pustynię, zamknąć się w klasztorze, gdzieś tam, nie? Nawróciłem się, to już teraz się zamknę. Ale to jest nieboże, bo widzimy, co Bóg mówi. I Jezus z jednej strony przyszedł na świat, żeby nas zbawić. Jezus dokonał tą cudowną rzecz, wziął śmierć, wziął grób, zmartwychwstał, pokonał diabła. Jezus to wszystko zrobił w swoim ciele, w swoim życiu. Ale też Jezus jest naszym nauczycielem, bo Jezus był właśnie jedyną osobą na świecie od początku świata do Niego, po Adamie i Ewie. Jezus przyszedł jako ten, który panował. Jak czytamy Ewangelię, czytamy opis życia Jezusa, to widzimy, że Jezus dokładnie realizował to, co Bóg mu powiedział. Czy Jezus panował nad rybami? Panował. Powiedział, wyciągnij rybkę, a w rybce był pieniążek. Jezus powiedział do Piotra, zrzuć sieci. Zarzucił, wyciągnęli tyle, że... To myślę, że Jezus sobie tylko pomyślał, rybki wpływać do sieci szybko. No i one wpłynęły. Także mało się łódź nie przewróciła. Kiedy Jezus szedł po wodzie, panował nad wodą. Kiedy szedł w burzy, panował nad burzą. Kiedy spotykał dzieła diabła, usuwał dzieła diabła. Jezus był tą osobą, która dokładnie realizowała to, co Bóg powiedział na początku. Bo Jezus był jedyną osobą od początku czasów, która nie był pod wpływem diabła. Jest napisane, że on nie zgrzeszył, czyli on był czysty. Diabeł próbował mu wrzucić różne myśli do głowy, próbował zawładnąć nim, ale Jezus się nie dał. Był jedyną osobą, która panowała. Jak przyszedł na pogrzeb, no to rozwalił pogrzeb. Ktoś powiedział fajnie, że Jezus skutecznie rozwalił wszystkie pogrzeby, na których był. Ze swoim własnym włącznie. Także Jezus panował nad życiem i nad śmiercią, nad chorobami. Jezus panował nad demonami. Jak Jezus szedł, to po prostu wokół Niego było światło i gdzie On poszedł, wszystko się zmieniało. Jezus jest pierwszym, który pokazał nam, jak to zrobić. I pokazał nam, o co Bogu chodziło. Jezus jest pierworodnym spośród wielu braci. Jest napisane, że stworzenie z utęsknieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Czyli Bóg nie ma tylko jednego syna. Jezus jest pierworodnym, jest pierwszym, ale Bóg ma wielu synów. Może my jesteśmy jeszcze dziećmi, bo jest różnica między dzieckiem a synem. Czytajcie sobie w Nowym Testamencie. Czasami jest użyte słowo dziecko, a czasami syn. Dziecko to jest małe, uczy się, jest rozbrykane, czasami posłucha, czasami nie posłucha, a syn to już jest ktoś, kto jest wyćwiczony, ktoś, kto jest nauczony, ktoś, kto był przy ojcu,
widział, jak ojciec działa i on staje się synem i w pewnym momencie ojciec mówi, okej, on już jest jak ja. Kto jego słucha, mnie słucha. Tak też jest, nie wiem, w rodzinie, w firmie, gdziekolwiek, że syn, dziecko może być dzieckiem, a w pewnym momencie staje się synem, czyli kimś, komu ojciec ufa, komu powierza, komu daje autorytet, władzę, kto może wejść w każde miejsce i wszyscy muszą słuchać syna tak, jak słuchają ojca. I Bóg mówi do mnie i do ciebie, że ty masz stać się synem. Nie tylko dzieckiem Bożym, fajnie, jesteśmy dziećmi Bożymi. Ci, którzy przyjęli Jezusa, stali się dziećmi Bożymi. Super, jestem dzieckiem Bożym. Ale Bóg mówi, dorośnij i stań się synem. Zobacz, że w koło na tym Bożym ogródku jest w koło jest mnóstwo chwastów, jest mnóstwo dziadostwa, a ojciec nie chce, żeby tak było. Więc ja mam serce, znam serce ojca, wiem, jak on myśli, jak on funkcjonuje. Wiem, że on jest dobry, że nie chce chorób, nie chce demonów, nie chce ubóstwa, nie chce niewoli. Więc ja jako syn wchodzę w te rzeczy i mówię, o nie, mój ojciec tak nie chce. Mój ojciec jest inny, tutaj ktoś coś ukradł. Ja zaczynam funkcjonować tak jak ojciec. A Jezus powiedział, kto mnie zobaczył, zobaczył ojca. I teraz my mamy Jezusa, który jest naszym bratem, jest naszym Panem, Królem, ale też jest naszym starszym bratem, na którego możemy patrzeć, możemy się od Niego uczyć, możemy patrzeć, jak On funkcjonował i Go naśladować. I wtedy właśnie to jest jakby kolejna też rzecz, że my stajemy się uczniami Jezusa. To, co Kuba tutaj mówił, nie wiem, 3 tygodnie temu z Dorotą, bardzo mnie to dotknęło i to też na tym obozie, na którym byliśmy, też było, cały czas się przewijało, że za Jezusem chodziły tłumy i uczniowie. Tłumy, czyli ludzie, którzy chodzili za Jezusem, bo liczyli, że coś od Niego dostaną. Albo, że ich nakarmi, albo, że ich uzdrowi, albo, że zobaczą jakiś cud, albo demony z nich powyrzuca, albo będą się dobrze czuć. To był tłum, który chodził za Jezusem. To były tysiące ludzi. Czasami tak dużo, że oni po prostu nie ogarniali tego. Tak, Jezus musiał stać na jakimś podwyższeniu czy na łódce, bo napierali. To były tysiące ludzi. I to był tłum, ale to nie byli uczniowie. Tylko uczniami było to grono, którzy podjęli decyzję. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Będę się uczył, poddam się Twojej korekcie, poddam się temu, że będziesz na mnie krzyczał, że będziesz mi mówił, co mam robić, a ja będę ślepo Ci posłuszny. I to jest uczniostwo. I dzisiaj w chrześcijaństwie jest wiele tłumu chrześcijańskiego, wielu ludzi, którzy chodzą za Jezusem, bo liczą, że coś dostaną. I to na początku jest okej. Ale tutaj jest ta zmiana, ta różnica, że między tłumem a uczniem, że uczeń mówi, daję Ci wszystko, a tu ludzie w tłumie chodzący za Jezusem mówią, co Ty mi możesz dać? Napraw moje życie, napraw moje finanse, uzdrów mnie, uwolnij mnie, a potem jak mnie uwolnisz, to ja wracam do swojego życia. Jak mnie naprawisz, to ja wrócę do swoich spraw, będę robił to, co robiłem wcześniej. Pochodzę za Tobą chwilę, dostanę to, co chcę i wrócę do swoich spraw. Ale to nie jest uczniostwo i Jezusowi nie o to chodzi. Jezusowi chodzi o to, żebyśmy właśnie byli uczniami, którzy patrzą, w jaki sposób odzyskać władzę nad swoim życiem, zacząć panować w swoim życiu, że nie już jakieś siły duchowe, jakieś siły cielesne panują nad moim życiem, ale ja panuję przez moc Ducha Świętego nad moim życiem. Robię to, co chcę w moim życiu najpierw, a potem zacznie się to rozszerzać na moich bliskich, na ludzi, z którymi się stykam, na świat, że wchodzę gdzieś, nie ma być teraz deszczu, to nie ma deszczu. Wchodzę gdzieś, jest burza, to nie ma burzy. Wchodzę, gdzieś jest zło, to ja usuwam to zło.
Jestem tym, który panuje, nie czeka biernie, aż Bóg coś zrobi. Gdy wiele rzeczy Bóg powiedział, żebyśmy to my zrobili. To my mamy panować nad tym światem, nie Bóg. Bo Bóg się ograniczył sam i oddał władzę nad światem na czas, kiedy tu jest człowiek, oddał władzę człowiekowi, mnie i tobie, na tym skrawku ziemi, na którym jesteśmy. I my mamy stanąć jak Jezus i zacząć panować nad demonami, nad chorobami, nad złem, które się wkoło nas dzieje. Ale żeby się to stało, no właśnie musimy mieć postawę uczniów. Musimy wejść w to miejsce, kiedy będziemy chodzić za Jezusem krok w krok i będziemy się uczyć od Niego, żeby być tak jak On, żeby panować tak jak On. I przeczytam z Ewangelii Jana najpierw. Właśnie trochę o tym uczniostwie. Dwanaście, 25. Kto miłuje swoje życie, ale też duszę, tu jest napisane, utraci je. Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec. I tu jest to niesamowite słowo. Niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Jezus daje wysoko poprzeczkę, mówi, chodź za mną. Mamy w Biblii wiele takich obrazów, gdzie jest uczeń i mistrz. Jezus jest naszym nauczycielem, jest mistrzem. Jeśli my chcemy wejść w to, co Bóg nam polecił, to musimy chodzić za Jezusem. Musimy podjąć tą decyzję. Panie, będę z Tobą nie tylko po to, żeby dostać od Ciebie, żebyś mi życie poukładał, relacje, żebyś mi pomógł w finansach, w tym, w tamtym. I jak już dostanę, no to wiecie, to jest taka mentalność właśnie opcji. Nie? Ktoś fajnie też powiedział, że duża część dzisiejszego chrześcijaństwa to jest rozrywka, że ludzie są chrześcijanami dla rozrywki. No, jestem członkiem klubu fitness, jestem członkiem, nie wiem, jakichś tam na motorach jeździmy albo na rolkach, jestem w takiej organizacji, w takiej i jestem też w fajnej organizacji kościelnej. Raz tam w tygodniu się spotkamy, jestem chrześcijaninem. Ale to jest taka rozrywka chrześcijańska. A Jezus mówi, chodź za mną, dokądkolwiek ja idę, ty idź za mną. Bo gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. I Jezus mówi tu właśnie o takim poważnym podejściu, ale to jest nam potrzebne znowu do czego? Żeby zrealizować powołanie, żeby w imieniu Boga tutaj było dobrze na tym świecie. I tu nie chodzi tylko o to, że nie wiem, wszyscy będziemy ewangelistami, wszyscy będziemy ganiać po ulicy. Tu nie chodzi o to, że nagle nie wiem, jakieś takie kościelne rzeczy będziemy robić. Bo ja nie wiem, co Bóg ma dla każdego z nas. Bóg pokazuje pewne rzeczy, pewne symptomy się pojawiają, ale właśnie to jest to, co też Kuba powiedział tutaj, że każdy musi usłyszeć głos Boga, usłyszeć, co Bóg mówi do mnie i co ja mam zrobić, jaka jest moja działka, jakim ja jestem trybem w tej Bożej maszynie. Jezus mówi, że owce moje słyszą mój głos i idą za mną. Znowu to samo, chodzenie za Jezusem. Czyli każdy, ja, to jest moja odpowiedzialność, usłyszeć, kim jestem, Boże, co Ty zaplanowałeś dla mnie, co mogę dla Ciebie zrobić, w jaki sposób mam panować nad tym światem, w jakiej dziedzinie, w jaki sposób mogę wrócić do tego powołania. Mam teraz możliwość, kiedyś bez Jezusa nie miałem możliwości panować, bo diabeł mi to ukradł. Ale teraz jestem w Chrystusie i już mam możliwość. I teraz staję i zaczynam się pytać Boga. Kim ja jestem? Co mogę zrobić? Zaczynam tego szukać. Zaczynam po prostu wchodzić w tą rzeczywistość.
Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jezus też o tym mówi właśnie odnośnie tego, że żeby to wykonać, żeby zrobić to powołanie, to jest jakby kolejna rzecz w uczniostwie. Łukasza 14, 25. Jezus to powiedział do tłumów. Łukasza 14, 25. Szły za nim wielkie tłumy, a on odwróciwszy się powiedział do nich. Czyli wielki tłum. A Jezus się odwrócił i powiedział, tutaj nie powiedział, ale ja mogę powiedzieć. Jezus popatrzył na ten tłum i powiedział, nie rusza mnie to, że was jest tak dużo. Nie chodzi mi o to. Tylko powiedział tak, do tego tłumu. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Jezus od razu stawia kreskę. Albo idziesz za mną na 100% i ja jestem najważniejszy dla ciebie, albo nie możesz być moim uczniem. Po prostu nie da się. I Jezus tutaj dalej daje odpowiedź. 28. Bo któż z was, chcąc zacząć budować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie? Aby czasem, gdy położy fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. Czyli to, co my mamy zrobić w życiu, czyli wybudować pewną budowlę, to jest tak duże, że naprawdę trzeba wszystko położyć. Nie można zatrzymać nic na siebie. Nie może być takiego, taki schowek na czarną godzinę, że pójdę za Bogiem, tak Jezu, oddaję Ci wszystko i zaczyna człowiek budować, budować. Nawet fundament jest dobry, fundamentem jest Jezus i zaczynam budować. Ale Jezus mówi od razu na początku, że musisz wszystko zostawić, żeby ci się udało to wybudować. Bo jak będzie ktoś albo coś ważniejsze, jak ty sam będziesz ważniejszy dla siebie, to nie zdołasz wybudować tej wieży, tego, co chcesz zrobić. I na końcu się okaże, że dojdziesz do połowy i wszyscy się będą śmiać. Mówi, zacząłeś to swoje chrześcijaństwo i jesteś w połowie i dalej nie dasz rady. Bo coś cię trzyma, bo coś ci nie pozwala. Może mąż, może dzieci, może pieniądze, może przyjemności, cokolwiek. Tutaj Jezus mówi, nawet swojego życia. I też Jezus daje drugi przykład. Który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i się nie naradzi? Czy w 10 tysięcy może zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami nadciąga przeciwko niemu? A jeśli nie, to gdy tamten jest jeszcze daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju. I tak każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jezus mówi, że ta wojna, którą toczymy w życiu, jest tak potężna, tak dużo wymaga, że muszę wszystko położyć na szale. Że muszę się zdecydować pójść za Jezusem na 100%. Właśnie. Że nie mogę tak na pół gwizdka. Jezus to powiedział do tłumów. Mówi to dzisiaj do Kościoła, do mnie, do ciebie. Wyrzeknij się wszystkiego, co posiadasz. Zostaw to. Powiedz mi, Panie, oddaję Ci wszystko, co posiadam. Chcę iść za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Panie, boję się tego, nie wiem, co ty mi powiesz jutro, ale chcę to zrobić, nawet jeśli będę się bał, nawet jeśli trzeba zostawić wszystko, ja zrobię to dla ciebie. Tak jak Kuba też opowiadał, ważne to było dla mnie, tak jak znałem jego historię wcześniej. On oddał Jezusowi wszystko i Bóg mu powiedział, zostaw granie. I on odstawił gitarę, odstawił muzykę, sprzedał sprzęt. Powiedział, koniec, nie będę więcej grał, bo Bóg mi tak powiedział.
I dopiero po 6 latach Bóg mówi, weź to z powrotem i możesz znowu używać, możesz znowu, albo już jesteś czysty. I to jest właśnie uczniostwo, bo człowiek z tłumu powie, o nie, nie, co w ogóle, ja tu przyszedłem, żebyś mnie uzdrowił, a ty mi muzykę każesz zostawiać, ja tu przyszedłem, żebyś zabrał mi moje nałogi, a ty mi zabierasz to, co tak kocham. Ja pamiętam, te rzeczy tak mocno pracowały we mnie od początku mojego chrześcijaństwa, bo właśnie tam znajomy Kuby z Cieszyna, pamiętam, to był Jarek i Ola. Oni zakochali się w sobie, byli chrześcijanami tam w społeczności razem z Kubą, zaczęli ze sobą być, oddali swoje życie Jezusowi, powiedzieli Jezusowi, że są Jego uczniami, że kładą wszystko przed Nim. I w pewnym momencie Bóg zaczął do nich mówić, żeby się rozeszli. Byli parą, narzeczonymi. Bóg zaczął do nich mówić, zostawcie, nie bądźcie razem, ja mam coś dla was innego. Wiecie, oni zakochani, chrześcijanie, no wszystko się zgadza. A tu Bóg mówi, rozejdźcie się. Potem jeszcze jakieś z zewnątrz słowa prorocze przychodziły. Ja to pamiętam sprzed 20 lat tę historię. Zaczęły przychodzić do nich jeszcze prorocze potwierdzenia z zewnątrz. No i co oni zrobili? Oni po prostu się spotkali, pogadali ze sobą, pomodlili się i powiedzieli, rozchodzimy się, bo Bóg tak nam mówi. Ona zaczęła to odbierać, on zaczął to odbierać, jeszcze z zewnątrz zaczęły przychodzić potwierdzenia. I wiele razy trzeba być jak Abraham, który uwierzył Bogu, ale potem pokazał, że ja Ci wierzę. I Bóg stawia w naszym życiu takie próby. Nie po to, żeby się znęcać nad nami, ale żebyśmy sami zobaczyli, w jakim miejscu jest nasze serce. Czy ja jestem w stanie zostawić coś, co najbardziej kocham, ze względu na Jezusa? Czy jestem jak Abraham, który podniesie nóż? Ja też wiele razy podnosiłem nóż na różne rzeczy w moim życiu. Czasami Bóg zatrzymywał rękę, czasami nie. Czasami ta ręka musiała upaść i po prostu... I Bóg widział, i Bóg widzi moje życie, widzi moje serce, Twoje serce. Bo my dużo mówimy, my ustami możemy powiedzieć wszystko. Panie Jezu, jesteś moim Panem. Bóg mówi, zostaw to. O nie, ale przed chwilą mówiłeś, że jestem Twoim Panem. Ale ja myślałem, że to inaczej będzie. To są trudne rzeczy, ale dlaczego one są takie trudne? Bo jest diabeł. Bo jest ten król, który nadciąga na ciebie z 20 000. I my naprawdę musimy być blisko Jezusa na 100%, żeby ten wróg nas nie pokonał. Z jednej strony nas, a z drugiej strony, żebyśmy wypełnili to powołanie. Bo Bóg mi powiedział kiedyś, panuj nad ziemią. Ja kiedyś stanę przed Bogiem, i Bóg się mnie zapyta, w jaki sposób wykonałeś to, co Ci powiedziałem na początku? Bóg nie rzuca słów na wiatr. Bóg nie mówi mi, panuj, a potem, a dobra, to nie panuj. Bóg się nie zmienia. I Jezus mówi, że po to was wyrwałem z tego świata, żebyście przynieśli obfity owoc. To jest dziwne zdanie. Jezus nie po to nas wyrwał, żebyśmy poszli do niebka, żeby nam było fajnie. Ale Jezus nas po to uratował, żebyśmy przynieśli obfity owoc. Ja i ty, każdy z nas, jak tu jesteśmy. Nie ma różnych poziomów. Bóg to powiedział do każdego człowieka, panuj, rób porządek. I to jest do mnie, do ciebie. Jezus mówi, każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. I czy my będziemy tłumem tylko, który chodzi za Jezusem i uzdrów, pomóż, to, ciągle ja w centrum, nie? Czy my, właśnie to odróżnia tłum od ucznia. Tłum mówi, ja mam potrzebę, a uczeń mówi, jaką ty masz potrzebę. Co chcesz, żebym dziś dla ciebie zrobił? Gdzie mam pójść? Co mam zrobić? Czy mam być w tym miejscu, czy w tamtym? Czy mam sprzedać wszystko, co mam i rozdać ubogim? Czy mam pracować tu,
i nie wiem, i robić biznes? Czy mam w moim miejscu, w którym jestem teraz, nie wiem, matką na przykład, jak mam to robić? Czy mam być matką taką jak dotychczas, czy mam czytać Biblię i mówić, mam być łagodna, spokojna, opanowana, brać od Ducha Świętego i być taką matką, że wszystkie wkoło matki się patrzą i mówią, wow, jak ty to robisz? A ty powiesz, mam Jezusa. Tu nie chodzi tu, żeby sprzedać wszystko i pojechać do Afryki, nie? Bo my mamy taki obraz tego, że kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada. To jest decyzja, którą ja robię, staję teraz i mówię, Boże, wyrzekam się wszystkiego, co posiadam. Wyrzekam się swojego życia, wyrzekam się rodziny, wyrzekam się więzy krwi. Wyrzekam się wszystkiego, co mam, oddaję to Tobie. Ty masz możliwość zrobić cokolwiek zechcesz w moim życiu. Jeśli mi powiesz, żebym to poszedł tam, pójdę tam. Nikt i nic nie ma na mnie wpływu, tylko Ty, Panie. Jeśli ja podejmę taką decyzję, stanę w takim miejscu, to Bóg, tu jest napisane, kto wyrzeknie się, czyli wyrzec się, wyrzeknąć się. A potem Bóg jest ogrodnikiem, który będzie tą moją gałązkę oczyszczał, będzie ją podnosił, będzie sprawiał, że ona stanie się żywa i wyda owoc. I potem będą przychodziły w życiu różne sytuacje, w których Bóg będzie mnie stawiał i ja będę to realizował. I to nie musi być wcale wyjazd do Afryki. Czyli na zewnątrz ktoś z boku patrzy, nawet brat, siostra patrzy na twoje życie i powie, no nic się nie zmieniło, jest tak samo jak było. Ale ty oddałeś wszystko Jezusowi i jesteś gotowa zrobić wszystko, co On powie. I czasami będzie tak, że nic się nie zmieni. Czasami będą jakieś mniejsze zmiany, większe. Jezus będzie mówił. Ale przede wszystkim to uczniostwo, wejście w to, że jestem uczniem, to jest też takie wejście w tą bramę, że ty masz prawo mi powiedzieć. Już nie ja panuję nad moim życiem, ale ty masz prawo mi mówić, co chcesz od mojego życia, Jezu. Bo ja chcę cię słuchać. To jest moja decyzja. I potem to robisz. I Jezus ci zaczyna mówić. Bądź dobrą mamą. Bądź idealnym pracownikiem. Tam w miejscu, gdzie jesteś. Bądź super sąsiadem. Zrób grilla. Wyciąg wino z piwnicy, zrób grilla, zaproś wszystkich sąsiadów. Jedną sobotę, potem za miesiąc znowu, za dwa miesiące znowu. I spędzaj z nimi czas. Albo nie spędzaj czasu z sąsiadami. Tylko nie rozmawiaj z nimi. Rozumiecie? Nie ma szablonu. Nie ma schematu. Moje życie nie będzie takie jak twoje, twoje nie będzie jak moje. Bo jest Duch Święty, który wie i każdy z nas ma powołanie. Przed założeniem świata powołałem cię, mówi Pan na początku Jeremiasza. Jeszcze cię nie było, a Bóg już ma powołanie dla ciebie. Ale jeśli chcę zrealizować to powołanie, muszę się uczyć od mistrza, jak to robić. Muszę za nim chodzić, poddać się mu totalnie. I potem robić te rzeczy. I nagle się okazuje, że ja mam wpływ na świat, że rzeczy wkoło mnie się zmieniają, że demony uciekają, choroby ustępują, że to wszystko, całe zło jest przesuwane, że głoszę Ewangelię, ludzie się nawracają. Ale to jest posłuszeństwo. I wiecie, tak czytałem Łukasza 14:26 i tak mnie zawsze mierzwi to słowo w nienawiści. Trzeba mieć w nienawiści ojca, matkę, braci. A dzisiaj sobie otworzyłem, jest taki przekład toruński Biblii i tam jest takie wytłumaczenie. Kochać kogoś lub coś mniej od drugiego. Czyli znowu Jezus jest na pierwszym miejscu. Można zastąpić to słowo. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a kocha kogoś, a kocha ojca, matkę, żonę, dzieci, braci, siostry, nawet swoje życie, bardziej niż mnie, nie może być moim uczniem. Bo tu jest słowo nienawiść. Ja sprawdzałem w słowniku Stronga i rzeczywiście tam jest nienawidzieć w Ewangelii Łukasza. No ale jak otworzymy Ewangelię Mateusza, 10,
37, no to tutaj jest podobnie. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie, z mego powodu znajdzie je. To się wydaje trudne, bo to uśmierca nasz egoizm. To po prostu łamie wszystko. To sprawia, że poddajemy się Chrystusowi. Ale jak w to wejdziemy, nie ma lepszego miejsca. Nie ma lepszego życia niż w poddaniu Jezusowi. Niż stawianie Jezusa ponad wszystko. Ponad siebie samego przede wszystkim, bo łatwo jest ponad męża, najłatwiej, albo żonę. Łatwo stawiać Jezusa ponad rodziców, ponad dzieci, no trudniej, ale Boże, ważniejsze jesteś, Jezu, jesteś ważniejszy Ty niż moje dzieci. Kocham Cię bardziej. I nawet jak moje dzieci płaczą i mówią, tata, nie idź, a ja wiem, że mam wstać i iść się modlić. Wiecie, to jest taka prosta rzecz, że mam dzieci, one wiem, że ja też bym chciał z nimi spędzić czas, bo to są dzieci, kochamy być dziećmi, one są super. Ale ja wstaję i wychodzę, zamykam się na pół godziny w pokoju po to, żeby spędzić czas z Bogiem. To się objawia w bardzo prosty sposób, właśnie ta decyzja. Czy ja zostawiam wszystko siebie samego, mam ochotę odpocząć, mam ochotę pooglądać telewizor albo posiedzieć na internecie, ale ja zostawiłem siebie samego, nie kocham siebie tak bardzo jak Jezusa, więc przychodzę do Niego i siedzę przed Nim. Zamykam drzwi za sobą i siedzę przed Nim, bo Go kocham, bo powiedziałem to, a potem to realizuję w codziennym życiu. To jest bardzo praktyczne, to się zaczyna od modlitwy, od słowa. Słowa właśnie też tak do mnie dociera, że to wcale nie jest Biblia, to wcale nie jest słowo. My takie slogany mamy chrześcijańskie. Wiecie, co to jest? To są słowa Boga, to jest mowa Boga. Bóg mówił i to zostało spisane. Bóg mówił słowa. My mówimy, Boże, chcę Cię usłyszeć. Boże, tak bym chciał, żebyś Ty mówił do mnie. A Bóg mówi, mówię, otwórz. To jest tylko napisane na kartce i to nie jest Biblia, to nie jest Słowo Boże, ale to jest Słowo, wiecie, takie Słowo Boże, że taki mamy slogan, nie? Że to nic nie znaczy. Słowo Boże, Biblia, Pismo, czytam Pismo. Jakie Pismo? To są słowa mojego Boga do mnie. Żywe Słowo, On mówi. Z Jego ust wychodzą słowa, które zostały tutaj spisane. I to właśnie to pokazuje moje uczniostwo, nie? To, czy jestem uczniem, czy zostawiam siebie, czy potrafię wyłączyć ze swojego życia czas tylko dla Boga, czy potrafię wyłączyć czas dla braci. To, że ktoś ma potrzebę, a ja staję i odpowiadam na tą potrzebę, nie? Czy tego jest mnóstwo i tego się nie da powiedzieć, jak to się ma realizować, bo to każdy z nas ma odebrać w swoim życiu. I nie wierzę, że jak się pomodlę, Boże, daj mi dzisiaj kogoś, żebym mu powiedział Ewangelię, że nie da. Ale to jest znowu z postawy ucznia. Nie siedzę i czekam na śmierć i na zbawienie, żeby być w niebie, ale jestem synem, który się rozgląda i patrzy, tylu niezbawionych, tylu idzie do piekła. Boże, daj mi choć jednemu powiedzieć dzisiaj, spraw, żeby była okazja, pomóż mi. Jak się tak pomodlę, to nie ma opcji, żeby się ktoś nie pojawił. Boże, nie umiem. Boże, nie wiem, jak głosić Ewangelię. No to szukam brata, siostry. Ej, chodź, idziemy, powiedzmy komuś, chcę słyszeć, jak Ty mówisz Ewangelię, bo chcę zobaczyć, jak to się robi. Naucz mnie. Potem się modlisz o odwagę. Jest okazja, nie mówisz, bo strach zwyciężył. Przepraszasz Boga, prosisz o łaskę. Następnym razem już prawie powiedziałeś, ale jeszcze nie. No to za trzecim razem znowu się modlisz, prosisz o łaskę, modlisz się o okazję i już jest, i poszło. I nie wierzę, żeby w miesiącu nie było jednej okazji do powiedzenia Ewangelii komuś. Nie wierzę w to.
A nie wierzę, żeby przez rok jedna z tych 12 osób, którym przez rok głosimy, się nie nawróciła. Może w 2 lata jedna, nie? Ale szuka, ale to jest właśnie ta postawa ucznia, postawa syna. Syn troszczy się o sprawy ojca. Syn ma na sercu to, co ma Bóg w sercu. Co ma Bóg w sercu? Zbawienie ludzi. Czyli jak ja jestem synem, to rozumiem to, co Bóg ma w sercu. Rozumiem mojego tatę. Tata chce zbawiać, no to ja też chcę zbawiać. Ja też chcę, żeby ludzie byli zbawiani. Więc odpowiem na to. Więc wejdę w to. Czyli realizuję powołanie. Zmieniam ten świat. Zarządzam tym światem. To ja z podniesioną głową wchodzę w trudności. Widzę diabła, widzę złe rzeczy. W imieniu Jezusa związuję, gromię, usuwam. Wypowiadam słowa wiary. Modlę się o chorych, modlę się o wyrzucam demony. Modlę się o cuda, o znaki. Jestem aktywny. Patrzmy na Jezusa, uczmy się od Niego. Chodźmy za Nim. Uczmy się od siebie nawzajem, ale wszystko zaczyna się od decyzji, którą każdy z nas musi w komorze swojej powiedzieć. Wyrzekam się swojego życia. Już nie ja żyję, ale Ty we mnie. Nie chodzi w moim życiu o mnie, ale chodzi o Ciebie. To jest postawa ucznia. To jest postawa Syna Bożego. Nie chodzi mi o mnie. To znaczy, nie troszczę się już, co będę jadł, czy będę zdrowy, czy nie. Nie obchodzi mnie to, czy będę zdrowy, czy chory. Popatrzcie, jaka to jest inna perspektywa. Nieważne, czy będę chory, czy zdrowy. Ja idę robić to, co mi mówisz. I jak myślicie, czy jak Bóg widzi, że ja idę i robię to, co On mi powiedział, żebym zrobił, a boli mnie noga, czy to nie On sam mnie idę, kuleję, ale idę i głoszę, albo idę komuś pomagać, a boli mnie łokieć, czy to sam Bóg się nie zatroszczy i nie powie do jakiegoś anioła, ej, szybko idź tam, uzdrów mu tą rękę, zabierz mu ten ból z ręki, bo on, to jest mój pracownik, on musi mieć zdrowe ciało, nie? Czy ja się muszę myśl, Boże, uzdrów mi rękę, wtedy pójdę. Nie, idę z bolącą ręką, a to Ty się zatroszczysz, żebym miał zdrową. Czy jak ja chcę pracować dla Królestwa, potrzebuję na paliwo do samochodu, czy myślicie, że Bóg nie wyśle aniołów i nie napełnią mi baku? Czy ja się muszę najpierw troszczyć i zastanawiać, Boże, paliwo tutaj, tego. Nie, idź, rób Boże rzeczy, a Bóg się zatroszczy o to, żebyś miał paliwo, żebyś miał jedzenie, wszystko, bo to On mówi, wow, to jest mój syn. Wiecie, jak jest robota do zrobienia, to szef zapewnia wszystko, żeby to było zrobione, nie? Ale my musimy mieć tą postawę. Andrzej się krzywi, ma inne doświadczenia. No, ale rozumiemy, jak to działa. I znowu wracamy do tego wersetu. Troszcie się najpierw o królestwo, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest naturalne, że wtedy ojciec widzi i mówi, wow, ale on zasuwa do przodu w tej pracy dla mnie. Dawać mu tam więcej zdrowia, więcej siły, więcej zaopatrzenia, więcej mądrości. Dawać mu, co Jezus powiedział, kto ma, temu będzie dodane. Leszek opowiadał, kilka razy miał taki przypadek Korzeniecki. Jechał samochodem, nie miał paliwa. Gdzieś tam mówi, zatrzymał się, patrzy. O, już wskazówka się podniosła do góry. W baku. Jechał dalej. Czy Bóg nie wie, czego my potrzebujemy? Tylko jeśli się staniemy uczniami no, i synami, to syn wie, że w domu taty jest duża beczka z paliwem. Syn wie, że w domu u taty w lodówce jest jedzenie, że w domu u taty jest wszystko, czego potrzebuje. Syn to wie, bo jest synem. A tłum? A tłum myśli tylko o sobie. No i ta zasada, kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. To jest taki paradoks, bo my wchodząc w to mówimy, Boże, ja tracę, tamto mi za to, tu mi nie pozwalasz. Jesteś uczniem czy nie? No to słuchaj, co ci mówię, zostaw to. Zostaw tamto, idź tam. Nie, ja chcę iść tam. Idź tam, bo ja ci mówię. Dobrze, idę tam, gdzie ty mi mówisz.
I wtedy tracimy swoje życie z takiego punktu widzenia. Ale Jezus mówi, ale zyskujesz. I wielu jest takich ludzi. Był na tym obozie też Paweł z Martą Bukała. Paweł jest z Rzeszowa, prowadzą kościół uliczny w Warszawie. Jak Bóg ich zaopatruje. Jak wszystko, co potrzeba, Bóg układa na ich drodze. No ale no też Marta opowiadała, dzieliła się, jak wszystko zostawiała, jak po prostu kładła wszystko przed Bogiem, jak doświadczała trudności, jak no wszystko w niej trzeszczało. Bo to wszystko człowieku trzeszczy wtedy. Wszystko ci mówi, nie rób tego, a ty robisz. Wszystko ci mówi, ratuj swoje życie, zaraz umrzesz. A ty robisz to, co ci Bóg mówi i widzisz, że wcale nie umierasz. Także jeszcze raz przeczytam na koniec, co Bóg mówi do mnie i do ciebie. I Bóg nie mówi tego tak po prostu powiedział i poszedł, tylko Bóg powiedział i mówi, ja wam mówię, co macie robić, ale daję wam też wzór mojego syna pierworodnego, który zrobi to idealnie, tak jak powinno się to robić, a wy się teraz na niego patrzcie i róbcie tak samo. Panujcie nad rybami morskimi, ptactwem niebieskim, nad bydłem, całą ziemią oraz nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebieskim, nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Oto dają wam wszelkie rośliny wydające z siebie nasienie, które są na powierzchni całej ziemi, wszystkie drzewo mające owoc drzewa, wydające z siebie nasienie. Będą one dla was pokarmem i wszelkim zwierzętom ziemi, wszelkiemu ptactwu niebieskiemu, wszystkiemu, co pełza po ziemi, ma w sobie życie. Pokarmem będą wszelkie rośliny zielone. I tak się stało. I tak się stało w nas. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że Ty mówisz, o co wchodzi w życiu. Dziękuję, Panie, że nie musimy więcej rozmijać się z celem naszego życia. Bo tym celem jest panować nad tą ziemią w Twoim zastępstwie, w Twoim imieniu. Dziękuję Ci, Panie, za wzór Jezusa, który nam dałeś, który jest naszym mistrzem, nauczycielem. Panie Jezu, ja chcę iść za Tobą. Oddaję Ci moje życie, wszystko, kim jestem, co posiadam. Oddaję Ci wszystko, Panie, to wszystko należy do Ciebie. Możesz z tym zrobić, co zechcesz. Ufam Ci, Panie, bo Ty jesteś mądry i Ty jesteś miłością i Ty jesteś dobry. Ty nie zrobisz nic, co jest złe dla mnie, bo Ty jesteś dobry. Nie muszę się bać poddania Tobie mojego życia, bo Ty jesteś dobry. Panie, oddaję Ci wszystko. Stawiam Ciebie na pierwszym miejscu. Ponad rodziną, ponad więzami krwi, ponad to wszystko, kim jestem, co posiadam. Stawiam Ciebie na pierwszym miejscu, Jezu, i oddaję się Tobie. Ty jesteś moim Panem. Ja nie jestem Panem mojego życia. Jestem tylko poddanym, jestem Twoim sługą. Jestem Twoim uczniem. Decyduję się być Twoim uczniem i chodzić dokądkolwiek pójdziesz, Panie. Panie Jezu, kocham Cię i robię to, bo Ci ufam. Robię to, bo chcę wypełnić moje powołanie. Oddaję się Tobie, Panie, bo chcę być jak Ty. Chcę stać się jak Ty, Jezu. I nie chcę być popychadłem więcej na tym świecie. Ale chcę zarządzać i rządzić i władać na tym świecie, tak jak mi powiedziałeś. Nie chcę więcej być popychadłem, Panie. Ja podnoszę moją głowę, słyszę Twoje słowa, Ty mówisz do mnie, zarządzaj, panuj nad całym stworzeniem.
Amen.